Cześć. Ja od paru miesięcy jestem szczęśliwą posiadaczką sauny, a co najważniejsze, nie tylko ją posiadam, ale z niej regularnie korzystam, dlatego że z saunowania płynie niesamowicie dużo korzyści dla naszego zdrowia i w tym filmie chcę również Ciebie zachęcić do korzystania z sauny. Zapraszam na odcinek. Ja, odkąd wybudowaliśmy parę lat temu dom, staram się jak najwięcej takich elementów, które będą sprzyjać mojemu dobremu samopoczuciu, ale też długowieczności i tym wszystkim rzeczom, którymi zajmuję się zawodowo, związanymi ze zdrowiem i staram się też według tej filozofii żyć, wprowadzam to do swojego środowiska, tak żebym miała jak najmniej barier do wykonywania tych rzeczy. Przykład, morsowanie. Rzadko morsowałam, dlatego że daleko po przeprowadzce nie miałam blisko żadnych zbiorników wodnych, w których mogłabym regularnie morsować. A chciałam to robić regularnie, dlatego kupiłam zamrażarkę. Według niektórych śmieszne, moim zdaniem bardzo skuteczne i praktyczne, bo teraz średnio 5 razy w tygodniu rzeczywiście z tej zamrażarki korzystam. I o morsowaniu było już bardzo dużo filmów, więc o tym mówić nie będziemy. Ale jedną z jeszcze innych wielu rzeczy, które chciałam zrobić, to było częstsze korzystanie z sauny. Zaraz powiem Ci dokładnie, jakie korzyści zdrowotne mamy z saunowania, bo ja sama byłam w szoku, jak zaczęłam czytać badania. Natomiast jak budowaliśmy dom, wymyśliłam sobie, że muszę mieć saunę. Nie bardzo miałam na nią pomieszczenie, dlatego postanowiłam, że w kotłowni zrobię sobie kiedyś takie domowe spa, dlatego panowie, którzy mi budowali dom, musieli według moich zaleceń prowadzić rury, musieli mi doprowadzić siłę elektrycy do kotłowni i wiele osób się ze mnie śmiało, że to jest przecież kotłownia, ale ja dopięłam swego, postawiłam na swoim i po 2 latach, jak zbierałam na tą saunę, bo nie od razu ją zrobiłam, to udało mi się tą saunę zakupić. I jestem w tym momencie szczęśliwą posiadaczką sauny. W moim małym spa w kotłowni mam zarówno saunę, jak i zamrażarkę i naprawdę często z nich korzystam. To nie znaczy, że musisz mieć saunę w swoim domu czy w mieszkaniu, nie zawsze jest to możliwe, ale jestem przekonana, że blisko Ciebie jest jakieś spa, czy jakaś siłownia, czy jakieś centrum fitnessowe, gdzie taka sauna jest i do niej możesz po prostu chodzić. I mam nadzieję, że po tym filmie właśnie takie będzie Twoje postanowienie, żeby częściej korzystać z sauny. Co daje nam saunowanie? Po pierwsze, co prawda były to badania na zwierzętach, ale ciężko jakby na ludziach to pokazać, no bo jednak żyjemy dość długo. Badania na zwierzętach pokazały, że korzystanie z ciepła o 15% wydłuża życie. To znaczy, jakbym założyła, że będę żyła 100 lat, to jeżeli regularnie saunuję, to będę żyła 115 lat. Całkiem sporo. Natomiast są też badania na ludziach, szczególnie w krajach skandynawskich, gdzie ta kultura saunowania jest długa i dużo osób po prostu ma w każdym domu czy bloku jest sauna. Badania pokazują, że korzystanie z sauny od 2 do 3 razy w tygodniu o 27% zmniejsza ryzyko zgonu spowodowanego chorobami wieku starczego. A jeżeli ktoś morsował, to było badanie na mężczyznach chyba w Finlandii, jeśli dobrze pamiętam, powyżej 3 razy, czyli od 4 do 7 razy, to ryzyko zmniejsza się aż o połowę, aż o 50%. I rzeczywiście są niezaprzeczalne korzyści, jakie daje nam saunowanie, ponieważ jak popatrzymy na to, że nasze serce jest bardzo ważnym organem, który warunkuje to, jak długo żyjemy, to korzystanie z sauny obniża chociażby ciśnienie krwi i obniża również wszelkiego rodzaju stany zapalne. A to stany zapalne są tak naprawdę w tym momencie podstawową przyczyną chorób cywilizacyjnych. Czyli mamy jakiś stan zapalny, który narasta przez lata, przeradza się on w jednostkę chorobową, która wreszcie doprowadza do zgonu. Dlatego sauna
pod tym kątem jest rewelacyjna. Ale jest też kilka takich trudniejszych nazw, które chcę Ci tutaj przedstawić, między innymi BDNF. BDNF to skrót od trudnej nazwy z języka angielskiego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, więc nazwijmy go BDNF i zostawmy już, tak? Co to jest? To jest takie białko, które wpływa na tworzenie się nowych połączeń nerwowych w naszym mózgu. Jednym słowem, zależy nam na tym, żeby nasz BDNF rósł, ponieważ dzięki temu mamy jak najdłuższą sprawność intelektualną i z wiekiem nasz mózg wciąż funkcjonuje sprawnie. Więc to jest mega, mega element zdrowia. To jest takie białko, które właśnie dzięki ekspozycji na ciepło, dzięki saunowaniu znacznie się podnosi. Ale nie tylko BDNF nam się podnosi dzięki saunie. Kolejną grupą, która się nam zwiększa, są tak zwane HSP, Heat Shock Proteins, czyli białka szoku cieplnego. I HSP ma również fantastyczną funkcję w naszym organizmie, ponieważ to są białka odpowiedzialne za naszą reakcję na stres i na adaptacje środowiskowe, czyli to są takie białka, które zwiększają nasze szanse na przetrwanie nawet w trudnym środowisku. Przykładem jest możliwość apoptozy, czyli niszczenia komórek nowotworowych. Każdy z nas ma w sobie komórki nowotworowe, natomiast to nie znaczy, że u każdego ten nowotwór się rozwinie, bo właśnie te białka HSP sprawiają, że po prostu dochodzi do apoptozy i do tego, że po prostu komórki nowotworowe są niszczone. I badania pokazały, że nawet 30 minut saunowania sprawia, że to HSP, te białka rosną nam aż na 48 godzin, czyli na 2 doby. Dlatego nieraz mówi się, że osoby na przykład mające, będące zestresowanymi albo mające jakieś stany depresyjne, jeżeli korzystają z sauny, to lepiej tym stresem potem mogą zarządzać, są bardziej odprężone i jest to między innymi właśnie związane ze wzrostem tych heat shock proteins, czyli białek stresu cieplnego. Tych nazw różnych genów jest dużo, bo mamy tutaj na przykład NRF2, czyli taki gen tak zwanej odporności antyoksydacyjnej, czyli znowu właśnie ta walka ze stanem zapalnym. On również wzrasta, ten NRF2. FOXO3 wzrasta. O FOXO3 też ma podobne działanie. Mówiłam Wam o tym genie w filmie o długowieczności powiązanej z dietą ketogeniczną. Interleukiny, te, które są odpowiedzialne za wzmaganie się stanów zapalnych, się obniżają, a te interleukiny przeciwzapalne się podwyższają. Także naprawdę pod kątem jakby ekspresji naszych genów, pod kątem genetyki, epigenetyki, sauna ma fantastyczny wpływ i rzeczywiście sprzyja długowieczności. Dlatego, jeżeli możesz saunować, to bardzo Ci to polecam. A teraz powiem Ci jeszcze o tym, jaka jest optymalna zarówno temperatura, jak i czas i częstotliwość korzystania z sauny. Ja na początku, jak zastanawiałam się nad wyborem sauny, to chciałam kupić saunę na podczerwień, ponieważ ona właśnie głęboko działa na nasze warstwy podskórne, ale zaczęłam bardziej się interesować tym tematem i szczególnie dr Rhonda Patrick, którą bardzo Ci polecam. Ona dużo na temat sauny publikuje, mówi, i rzeczywiście mało jest badań dotyczących wpływu sauny na podczerwień, bo dużo częściej, jakby dużo bardziej popularna jest taka sauna parowa. Więc ja wreszcie zdecydowałam się na taką tradycyjną saunę i łączy się to też z temperaturą, ponieważ sauna na podczerwień zazwyczaj osiąga temperatury do 60 stopni, a badania pokazują, że najlepszą temperaturą jest temperatura przynajmniej 78,9 stopnia, a optymalnie pomiędzy 80 a 90 stopni Celsjusza. To nie jest tak, że sauna na podczerwień nie daje nam tych korzyści, ale po prostu dużo lepiej przebadana jest ta sauna fińska. Więc temperaturę już wiesz jaką. Ja staram się zawsze ustawić powyżej 80 stopni temperaturę u mnie w saunie. Druga rzecz to jest częstotliwość. Idealnie by było powyżej 4 razy saunować. Można nawet robić to codziennie. Ale pamiętaj,
że raz w tygodniu to lepsze niż zero, dwa razy w tygodniu lepiej niż raz. I tą zasadą staraj się kierować. A czas takiego jednego seansu w saunie optymalny to około 30 minut. Powyżej 20 do 40 minut, ale tu już zazwyczaj niektórzy robią sobie przerwę w międzyczasie. Na przykład można skorzystać z terapii zimnem i wskoczyć do zamrażarki czy do jakiejś bali z wodą czy do stawu. Ja zazwyczaj najpierw korzystam z zamrażarki i najpierw morsuję, a później wchodzę do sauny. A jeżeli wchodzę do sauny wieczorem, to nieraz już jakby nie poprzedzam tego morsowaniem, tylko morsuję rano, dlatego że sauna też wpływa pozytywnie na jakość naszego snu, więc jest to fajna rzecz do zrobienia sobie wieczorem. A jeżeli morsujemy zaraz przed snem, no to może nas to za bardzo pobudzić, więc ja wtedy wieczorami nie łączę tych dwóch rzeczy. Ale to też oczywiście zależy wszystko od dnia i tego, jak mi się to wszystko układa. Tak czy inaczej, zachęcam Cię do korzystania z sauny, jeśli tylko masz taką możliwość. Nawet jak nie możesz tego robić na co dzień, to być może gdzieś na wakacjach, czy jak zobaczysz, że sauna jest w pobliżu, to po prostu przypomnij sobie o tych korzyściach i z niej skorzystaj. Oczywiście jest dużo też innych sposobów na to, aby dbać o swoje zdrowie, ale dla mnie ostatnio sauna stała się jednym z nich. I jest to też dla mnie bardzo miłe, odprężające i to jest taki czas dla mnie, kiedy słucham sobie podcastów, uczę się czegoś nowego albo medytuję, więc bardzo polecam Ci saunowanie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też lubicie korzystać z sauny, czy może wolicie zimno, a może w ogóle te ekstremalne temperatury to nie jest coś, czym się dobrze czujecie. A ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!